Dziękuję bardzo, panie marszałku. Pani senator, proszę powiedzieć, czy podczas posiedzenia tej komisji naukowcy, eksperci, badacze dziejów mieli możliwość wypowiedzenia się co do treści tej uchwały, tak jak mogli to zrobić i zrobili to w lipcu 2023 roku, kiedy wyrazili się w sposób bardzo krytyczny na temat zmian wprowadzonych w tej ustawie? Na posiedzeniu komisji byli przedstawiciele środowiska naukowego, którzy jakby podkreślili to, że zarówno w ubiegłym roku mogli się wypowiedzieć wtedy tylko w Senacie, że przy procedowaniu w poprzedniej kadencji Ministerstwo Kultury nie chciało jakby z nimi rozmawiać i też padło takie, myślę, ciekawe zdanie, że no, jeśli ktoś jest chory, to wzywamy lekarza i tu również to środowisko naukowe i muzealne wyraziło taką opinię, że ta ustawa ich bardzo zjednoczyła w tym kontekście, o którym pani senator mówiła. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę Państwa.